Witam serdecznie Was. Mam na imię Zdzisław i chciałbym Was zaprosić na seminarium Odnowy Wiary, które rozpocznie się 14 marca w parafii Ducha Świętego w Siedlcach. Seminarium prowadzi wspólnota Rodzina w Duchu Świętym, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Opiekuje się nią ksiądz Szczepan i w imieniu organizatorów i prowadzących, czyli też i mnie, serdecznie chcę Was zaprosić na to seminarium. Czym jest to seminarium? Możemy popatrzeć na takie słowo, które Pan Bóg mówi w Księdze Apokalipsy, 3 rozdział, 20 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Seminarium więc jest takim doświadczeniem wejścia Jezusa do naszego życia, pod warunkiem, że my po pierwsze usłyszymy ten głos, otworzymy mu drzwi, no i pozwolimy mu wejść. I teraz jest takie pytanie, że może właśnie Pan Bóg do Ciebie zwraca się i zaprasza Cię na to seminarium, że właśnie może puka, że woła, że kołacze, że stoi przed Twoim życiem, chce Ci coś dać konkretnie i chce, abyś go zaprosił. Chcę, abyś przyszedł na to seminarium, abyś zobaczył, o co tam chodzi, w czym jest problem, co Bóg chce Ci dać i kim On tak naprawdę właściwie jest. Więc to jest bardzo ważne, bo może nasze życie jest właśnie takie, że żyjemy, chodzimy może do kościoła, natomiast żyjemy obok Jezusa. I On puka albo... Może też być tak, że zaprosiliśmy go, no ale on ciągle stoi w przedsionku. Nie? Ciągle jest tam gdzieś jednak niby w środku, a jednak na zewnątrz. Nie wieczerza z nami, nie jest z nami w relacji. W związku z tym chcecie też w imieniu Jezusa zaprosić na to seminarium, bo wierzę w to, że On ma dla Ciebie łaskę, że On ma dla Ciebie dobry plan na Twoje życie, że On chce, abyś doświadczył Jego miłości, Jego mocy i Jego miłosierdzia. I również to jest bardzo dobry czas na to, aby w tym czasie Wielkiego Postu, nie, przeżyć głębiej to spotkanie z Bogiem, z żywym Bogiem i doświadczyć Jego mocy, Jego uwolnienia, Jego uzdrowienia. Także 14 marca, to jest wtorek, zaczynamy mszą o godzinie 18 i potem 18.30 rozpoczynamy pierwsze spotkanie wprowadzające i najdłużej będzie ono trwało do godziny 20 na ten moment. Pozdrawiam, zapraszam, do zobaczenia.